dzisiaj o Top 100 Innovations, czyli autorskim programie, projekcie, można powiedzieć, promocji na początek 100 dóbr intelektualnych wdrożonych, zarejestrowanych w naszej uczelni, o dużej gotowości technologicznej, czyli tej wysokim potencjale do komercjalizacji. Na tych przykładach chcemy pokazać, że kompleksowe wsparcie naszych twórców, nie tylko praca brokera, ale właśnie też wsparcie mediów, wsparcie naszego tutaj działań promocyjnych pozwoli pokazać, mówić o tych rozwiązaniach więcej. Ludzie zrozumieją, czym się zajmujemy i zrozumieją też, że jesteśmy naprawdę dobrymi ekspertami w danych dziedzinach, tak? Bo mamy 11 dyscyplin i w każdej dyscyplinie znajdziemy szereg takich rozwiązań, które chcielibyśmy nie tylko promować z punktu widzenia pokazania tego potencjału uczelni, ale też promocji zainteresowania do współpracy. Na Politechnice Śląskiej powstaje bardzo wiele rozwiązań i chcemy te wszystkie rozwiązania wspierać, ale oczywiście musimy nadać pewne priorytety, tak aby skutecznie się promować oraz skutecznie wspierać. W związku z tym wsparcie jest adresowane jak najbardziej do wszystkich, ale postanowiliśmy też w ten sposób wybrać 100 rozwiązań, które uważamy, że mają największą szansę na komercjalizację, na transfer technologii, po to, aby też również i zachęcić pozostałych do aktywności, aby też motywować. Ja zajmuję się generalnie hodowlą komórek ludzkich, notabene rakowych, i jest to związane z testowaniem leków. To jest tylko model, tak w rzeczywistości to stanowisko jest dużo większe, ale tutaj chciałem zademonstrować przede wszystkim wielkość tego mikroukładu, bo to jest wielkości powiedzmy 1 cm na 1 cm. Takie standardowe hodowle się prowadzi w znacznie większych pojemnikach bądź naczyniach. I to właśnie pokazuje tą innowacyjność, że możemy powiedzmy w mikroskopijnych komorach hodować te komórki. Systemy mikrofluidyczne są rozwijane nie tylko tutaj u nas, ale również na świecie, ale nasze zastosowanie tego hydrożelu, które pozwala imitować warunki takie, jakie panują w organizmie, to jest unikatowe rzeczywiście. Dzięki naszej platformie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, jaki jest wpływ danego leku na te komórki. I to może w jakimś stopniu przyspieszyć proces wdrażania danego leku.